Identyfikator podmiotu SCP-507. Klasa podmiotu: bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-507 może swobodnie poruszać się po placówce, oczywiście z wyjątkiem sytuacji, w których naruszyłby protokół bezpieczeństwa lub ochrony. Za każdym razem, gdy SCP-507 opuszcza swoją prywatną kwaterę, musi mu towarzyszyć agent, głównie w celu upewnienia się, że obiekt nie wykona przeskoku bez wiedzy personelu placówki. Należy unikać kontaktu fizycznego z SCP-507, jeśli upłynęło więcej niż 2 tygodnie od ostatniego przeskoku. Ryzyko związane z nieposłuszeństwem względem tej reguły sprawia, że wszystkie późniejsze wydarzenia są karą samą w sobie, jeśli kiedykolwiek potrzebne będzie dochodzenie dyscyplinarne. Gdy SCP-507 dokonuje przeskoku, placówka musi zostać o tym powiadomiona, tak by mogła rozpocząć obserwację i ustalenie miejsca jego ponownego pojawienia się. Obiekt posiada również urządzenie śledzące wszczepione w jego ciało, a codzienne sprawdzanie sygnału powinno zweryfikować, czy SCP-507 wrócił z przejścia. Jeśli pojawi się w placówce lub w jej pobliżu, SCP-507 samodzielnie powróci do swoich kwater. W przeciwnym razie należy wysłać zespół 3 utajnionych agentów, którzy zapewnią transport powrotny. Po udanym powrocie SCP-507 powinien być podmiotem różnych testów fizycznych aż do 2 tygodni po każdym przeskoku. Warto zauważyć, że SCP-507 ma pozwolenie na komputer z dostępem do internetu za pośrednictwem serwera proxy, który ściśle określa, jakie informacje mogą być przesłane i gdzie, w swoim pokoju, i może prosić o użycie, spotkanie z, bycie testerem w badaniu nad obiektem SCP klasy bezpieczne lub Euclid, które nie wpływają negatywnie na funkcje psychiczne i nie przenoszą zakaźnie żadnych negatywnych właściwości. Jest to rezultat całkowicie czystej kartoteki SCP-507, a także implikacja faktu, że jeśli SCP-507 kiedykolwiek miałby spowodować naruszenie bezpieczeństwa, to równie dobrze mógłby już dawno wykorzystać swoje zdolności pseudoteleportacyjne. Warto również wziąć pod uwagę fakt, że SCP-507 jest poniżej średniej we wszystkich cechach fizycznych i nawet w najgorszych z możliwych scenariuszy dowolny agent fundacji SCP powinien być więcej niż zdolny do realizacji rozkazu terminacji. Opis. SCP-507 jest mężczyzną rasy kaukaskiej o blond włosach i zielonych oczach, nie posiadający żadnych innych wybitnych cech oprócz tego, że posiada nieco nadwagi i mówi z akcentem o niejasnym pochodzeniu. Chociaż SCP-507 ma już konkretne imię, ze względu na jego niewyróżniające się wychowanie, wydaje się, że znajduje rozrywkę w zmuszaniu napotkanych ludzi do nadawania imienia zamiast podawania swojego. Z tego powodu SCP-507 odpowiada na Tommy, Steve, Bruto, Guy, Houdini i Grabnok Niszczyciel. SCP-507 został odkryty w azylu, kiedy standardowa kontrola w następstwie powtarzających się udanych prób ucieczki ujawniła jego zdolności. Wszelkie zapisy dotyczące tego incydentu zostały skonfiskowane, a SCP-507 został zatrzymany pod pretekstem przeniesienia pacjenta do bardziej restrykcyjnej placówki. Pierwotna teoria zakładała, że SCP-507 posiadał pewną zdolność teleportacji, gdyż nagle znikał i ostatecznie pojawiał się w innym miejscu. Kolejne wywiady z podmiotem ustaliły, że jego zdolność może być wykorzystywana w taki sposób, ale to tylko efekt uboczny jego głównego problemu. SCP-507 utrzymuje, że podczas swoich okresów zniknięcia w rzeczywistości jest przenoszony do losowej, alternatywnej rzeczywistości. Krajobraz na ogół pozostaje taki sam, zmieniają się natomiast mieszkańcy i klimat świata równoległego. SCP-507 podkreślał również, że nie ma kontroli nad czasem wystąpienia i długością trwania tych przeskoków. Jest to mniej lub bardziej potwierdzone przez przypadki przeskoków w wyjątkowo niewygodnych momentach, takich jak w połowie zdania, podczas snu, a nawet podczas korzystania z dostępnych w placówce obiektów usług publicznych. Jeżeli SCP-507 porusza się w alternatywnym świecie, ewentualny przeskok z powrotem umiejscowi go w odpowiednim miejscu w naszej rzeczywistości. Przykładową listę opisów alternatywnych rzeczywistości spotkaną na podstawie opowieści SCP-507 można znaleźć w dokumencie 507-00. psychicznie SCP-507 nie wykazuje dużych odstęp od profilu psychologicznego normalnego człowieka. Wyznał, że zawsze bardzo interesował się tematami paranormalnymi i mitologią, co doprowadziło do późniejszej zgody na interakcję z względnie bezpiecznymi obiektami SCP. SCP-507 szczególnie lubi spotkania z innymi świadomymi SCP, raz zdobywając się na prośbę na małe wakacje w celu odwiedzenia SCP-082. Prośba została w końcu zaakceptowana po ciągłym natrętnym poruszaniu tematu przez SCP-507, a spotkanie szczęśliwie przebiegło bez żadnych nieplanowanych wydarzeń. Dokument 507-00. Przykładowa lista międzywymiarowych podróży, które SCP-507 utrzymuje, że odbył, wraz z wszelkimi wymaganiami, jakie przedstawił po powrocie. Podróż pierwsza. Podmiot pojawił się w zupełnej ciemności, przez to założył, że bieżąca lokalizacja była wnętrzem lub podziemiem. Po chwilowym poszukiwaniu ewentualnego wyjścia za pomocą dotyku, podmiot usłyszał w pobliżu dźwięk podobny do wyciszonego oddychania. SCP-507 następnie postanowił zwinąć się w najbliższym rogu i przeczekać, zamiast ryzykować konfrontacją z jezanym stworzeniem na ślepo. Żądanie, zwykła latarka, którą od czasu tego przeskoku ciągle nosi przy sobie. Podróż druga. Podmiot pojawił się w kopii placówki, z tą różnicą, że wyglądającą na nieużywaną. Badanie otoczenia doprowadziło do odkrycia wielu różnych ciał rozrzuconych po obiekcie, wszystkich mocno zgniłych i pokrytych dziwnym rodzajem pleśni. Po dostrzeżeniu, że trupy rytmicznie się powiększały i kurczyły, jak gdyby oddychały, SCP-507 spróbował opuścić placówkę. Zarzucił ten pomysł szybko, gdy otworzył drzwi wyjściowe i zobaczył, że cała zewnętrzna okolica pokryła się tą samą dziwną pleśnią. Żądanie, potężne dawki worykonazylu i opinia eksperta w sprawie natury i rodzaju pleśni. Nie znaleziono dokładnego dopasowania do opisywanej pleśni, ale stwierdzono, że dzieli wiele cech z niektórymi rodzajami Cordyceps-Fangaj. Podróż trzecia. Po pojawieniu się podmiot mamrotał "Le pająków". SCP-507 odmówił złożenia zeznania i opisu. Żądanie, ręczna broń palna dowolnego typu. Wydano pozwolenie z zastrzeżeniem, że broń zostanie specjalnie zmodyfikowana, żeby strzelać tylko gumowymi pociskami. Podróż czwarta. Podmiot po raz kolejny pojawił się w całkowicie czarnym otoczeniu z kimś lub czymś oddychającym w pobliżu. Po uruchomieniu latarki SCP-507 został zaskoczony widokiem mężczyzny noszącego czarny garnitur i okulary przeciwsłoneczne o niemożliwym do uzyskania szerokim uśmiechu. Uśmiechnięty facet nachylał się w stronę podmiotu, kiedy ten włączył światło, zbliżając się na odległość, gdzie ich twarze praktycznie się dotykały. Uśmiechnięty facet zapytał wtedy: "Tak szybko z powrotem?" Po czym SCP-507 wyłączył latarkę, wystrzelił wszystkie pociski w przybliżonym kierunku, w którym znajdował się mężczyzna, i ponownie skulił w najbliższym rogu, czekając na przeskok do naszej rzeczywistości. Żądanie, brak. Personel z uprawnieniami poziomu drugiego może przeczytać pełną listę znajdującą się w dokumencie 507-3b. Ci z personelu, którzy posiadają uprawnienia poziomu 2-507, powinni także zapoznać się z przesłuchaniem 507G, w którym opisany jest wyjątkowo warty uwagi przeskok. Uzupełnienie 507-00. Agent zaginął w tym samym czasie co SCP-507. Uruchomiono poszukiwania na dużą skalę tylko po to, żeby SCP-507 pojawił się po tygodniu. Zapytany, powiedział, że trzymał go za rękę, kiedy nastąpił przeskok, co sprawiło, że oboje znaleźli się w alternatywnej rzeczywistości, gdzie w tym chaosie SCP-507 stracił kontakt z i nie udało mu się go znaleźć przed ponownym przeskokiem do normalnej rzeczywistości. W świetle tych wydarzeń ustalono nowe procedury. Nikt nie może wejść w kontakt fizyczny z SCP-507 po upływie 2 tygodni od poprzedniego przeskoku. Analiza poprzednich przeskoków wykazała, że zawsze między przeskokami mijały przynajmniej 2 tygodnie czasu, więc taki okres będzie jak najbardziej bezpiecznym dla wszelkiego kontaktu fizycznego z SCP-507. Uzupełnienie 507-01. Nie obchodzi mnie, jak bardzo burczy o nim. SCP-507 nie ma pozwolenia na wyzywanie SCP-076-2 na 50 rund w kółko i krzyżyk. Po prostu nie. Doktor. Uzupełnienie 507-02. Grzyb napotkany przez SCP-507 wydaje się być podobny do tego, który powstał w rezultacie eksperymentów z SCP-407. Przesłuchanie 507-G. Przesłuchiwani SCP-507, SCP-507. Prowadzący Doktor. Wstęp. Podczas codziennego sprawdzania sygnału pozycji SCP-507 otrzymano 2 niezależne sygnały potwierdzające. Podjęte badania doprowadziły do odkrycia 2 identycznych kopii SCP-507 w przydzielonych kwaterach. Najwyraźniej obie instancje dotarły do pomieszczeń same i spędziły przynajmniej pół godziny na rozmowie ze sobą. Poniższe przesłuchanie nastąpiło między 2 instancjami i pierwszym pracownikiem, który do nich dotarł. Kopie dokumentu zostały rozesłane do odpowiedniego personelu w porządku alfabetycznym w celu ułatwienia czytelności. Rozpoczęcie zapisu. Cześć, doktorze. Witamy na imprezie. Obawiam się, że czekają was pewne wyjaśnienia. Wygląda na to, że jest więcej niż jedna wersja mnie z tym problemem. Tak szczerze, to powinniśmy się byli tego spodziewać. Jest tyle sposobów, na które alternatywna rzeczywistość może się różnić bez wpływania bezpośrednio na moje życie, wiesz? Więc który z was jest odwiedzającym? Coś nie tak? Tak na dobrą sprawę to rozmawialiśmy o tym. Jesteście dla nas naprawdę mili. Bardziej niż na to zasługujemy, serio. Ale uważamy, że to może być całkiem kusząca okazja dla waszej sekcji badawczej. Najlepiej chyba będzie, jeżeli nie będziecie wiedzieć, który z nas jest... Tymczasowy? Zbędny. Skazany na stracenie. Nie wiem, jakiego rodzaju opowieściami się podzieliliście, ale... Nasza praca polega na zabezpieczaniu i chronieniu przypadków takich jak wasz. Może ta alternatywna rzeczywistość ma mniej... łagodne sposoby działania? A może potrafię strzelać z ust kulami ognia? Nie chcemy być nieuprzejmi. Ale to miejsce nie jest najlepszym przykładem współczucia. Jestem pewien, że przynajmniej jedna osoba z personelu chciałaby się do mnie dobrać i zobaczyć, co mam w środku, żeby dowiedzieć się, jak to wszystko działa, ale powstrzymuję się od tego tylko dlatego, że nie można by było prowadzić potem ze mną dalszych badań. Musiałeś to ująć w taki sposób? Już i tak wystarczająco rzeczy sprawia, że nie mogę spać w nocy. Dobry Boże, wiem! Raz był ten gość z ogromnym uśmiechem. Też go spotkałeś? Prawie się posrałem. Chciałbym mieć tyle szczęścia. Wiecie, że to może być zakwalifikowane jako naruszenie przechowalni? A komu doniesie sobowtór? Alternatywnej SCP? Jestem przekonany, że szansa na to, że w to miejsce uderzy meteor jest większa niż udany sabotaż międzywymiarowy. W sumie to przynajmniej 3 razy natknąłem się na wymiar, w którym coś spadło z... Nie pomagasz. Rzadko mi się udaje. W każdym razie, na czym stanę... Dobrze. Zatem skoro nasz gość nas opuścił, mam pytanie. Dobrze. Udało wam się ustalić różnicę między waszymi wymiarami? Tak na dobrą sprawę to tak. W jego świecie Abraham Lincoln został zabity we śnie przez jego zastępcę, a nie przez generała Lee. W naszej rzeczywistości zabił go Butch. Ups, no to mamy problem. Koniec zapisu. Oświadczenie końcowe. Wykonane później badania ujawniły, że zdolności SCP-507 nie mają podłoża biologicznego, a oddzielone fragmenty dalej dokonują przeskoków razem z głównym ciałem. SCP-507 pochodzący z tej rzeczywistości pojawił się po 3 dniach i nie został poinformowany o tym incydencie.